Witajcie, nazywam się Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek programu Horror Maniacy. Zafascynowany filmem Obecność 2 postanowiłem poszukać horroru o podobnym klimacie. I chyba coś takiego znalazłem. Przyznaję, że film nie jest aż tak dobry jak Obecność, ale myślę, że można poświęcić mu chwilę czasu. Przed Wami Zakonnica z 2005 roku. Welcome to the Nun Witch Project. I'm sorry to meet you under these circumstances, Eve. And I was a friend of your mother's. We had to meet some old friends from boarding school. A week ago, another classmate also died. Matka 18-letniej Eve zostaje zamordowana. Dziewczyna postanawia się dowiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło. Okazuje się, że zabójcą jest zjawa zakonnicy, która zamierza zemścić się na swych dawnych uczennicach za to, co jej przed laty uczyniły. This is Julia, beautiful Spanish girl. I am going on holiday with this summer. This trip is for you to relax and try to forget everything. Christy did believe me and she had something very important to tell me. How old is he? Is he hot? Look, I just want the translation. How come you're interested in this religious? My mom studied there. Film to połączenie Ghost Story oraz Slashera. Ghost Story, ponieważ pojawia się tutaj duch zakonnicy, Slashera, gdyż trup ściele się gęsto. Co się zaś tyczy samej tytułowej postaci zakonnicy, to została przedstawiona całkiem nieźle. Może nie jest super przerażająca, ale i tak trzyma poziom. Jednakże największą zaletą tego filmu jest zakończenie. W finale roi się od tajemnic i zagadek, a i tak na sam koniec jesteśmy zaskoczeni miłym twistem. I szczerze mówiąc, na tym kończą się plusy tego filmu. This is a fucking nightmare. You have to tell them what happened to Chrissy and the Eladian. Look, you should just go to the nearest town and call the cops. I just want to find out what happened to my mother. Can't be, Sister Ursula. That's impossible. Why is that impossible? Because she's dead. Saint Mary. Her throat cut. Saint Zoe. Burnt in an oven. She's giving them the same death as their patron saints. Sister Ursula died in the water. She needs water to take on a physical form. If she can kill in the water she can die. Przyznam, że przez cały seans kibicowałem zakonnicy, aby jak najszybciej wymordowała wszystkich bohaterów. Postacie w tym filmie są niesamowicie nudne, nieciekawe, nijakie. Ich losy w ogóle nas nie interesują. Po seansie zaraz zapominamy, o co im w ogóle chodziło, jak mieli na imię, a nawet jak wyglądali. Film miał spory potencjał, ale niestety twórcy go nie wykorzystali. Dla wielu będzie to kolejny straszak, dla innych będzie to slasher, jakich tysiące na rynku. Gdyby nie zaskakujące zakończenie, to tak na dobrą sprawę ten film nie miałby nic ciekawego do zaoferowania. This is some sort of... I know what you did 18 summers ago or something? Bullshit. Pora na podsumowanie. Plusy. Postać zakonnicy oraz końcowy twist. Minusy. Bardzo, bardzo, ale to bardzo nieciekawi bohaterowie. Nudny, sztampowy, przewidywalny i nic nowego nie wnosi do tematyki horroru. Moja ocena dla tego filmu to... 4 na 10, czyli średnie kino. I w taki oto sposób doszliśmy do końca kolejnego odcinka Horror Maniaków. Wiem, że dzisiejszy film, który Wam zaprezentowałem, nie był zbyt dobry, ale szczerze mówiąc, lubię oglądać oraz omawiać takie mało znane horrory, nawet jeżeli nie są zbyt ciekawe. Może powinienem tak robić częściej.
Zachęcam Was do tego, abyście odwiedzali mój Facebook oraz Instagram. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli odcinek Wam się nie spodobał, to dajcie mi szansę i może następny przypadnie Wam do gustu. Jeżeli jesteście nowi, to pamiętajcie o tym, aby skorzystać ze subskrypcji. Na dziś to wszystko. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!